Kochani, ja mam słowo wiedzy. Ja wczoraj zobaczyłam taki obraz na Facebooku, wyskoczył mi krzyż, do którego była przybita 10-złotówka. I był napis, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bardzo mi to dotknęło, ponieważ sama borykałam się bardzo długo z mentalnością biedaczki. Zaczęłam o tym myśleć, ale wiecie, wiedziałam, że to jest coś głębszego i kiedy przyszłam dzisiaj do kościoła, oddałam w ogóle to Bogu wczoraj, przygotowałam się do dzisiejszego nabożeństwa, przyszłam tu z czystym sercem, w pełnej wolności, ze swojego domu i miałam taki obraz. Wiecie, zobaczyłam taką togę, zobaczyłam ten młotek taki, co ma sędzia, nie wiem jak on się nazywa. Jak niewidzialna ręka podnosi ten młotek i puka i mówi, wykonało się. I wiecie, w tym samym czasie widziałam mężczyznę, który był pogrążony w rozpaczy. To jest powiązane z tym wczorajszym obrazem. Siedział, był w niemocy, bo uważa, że jego problemem są jego długi i brak pieniędzy. Ale problemem, który jest też tylko problemem w jego głowie, bo to jest kłamstwo, jest alkohol. I tu z tego miejsca chciałam powiedzieć, że jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha, i nie radzisz sobie z nałogami, to nie jest żaden wstyd poprosić siostry i braci o modlitwę, bo wszystko wykonało się na krzyżu Golgoty. I Pan dzisiaj przemówił do mojego serca, rozważ dzieło Golgoty, dzieło doskonałe i potężne. Studiuj Ewangelię, studiuj ukrzyżowanie śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Pieniądze mogą stać się bożkiem, bożkiem kiedy się je ma i bożkiem kiedy się ich nie ma. I też tak było w moim przypadku. A jeśli jesteś nienaradzony z Bożego Ducha, to chcę ci powiedzieć, że o własnych siłach nic z tego nie będzie. Chcę ci powiedzieć, że jedynym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Jest to, żebyś otworzył swoje serce, wyznał Go Panem, zaprosił, a zostaniesz uwolniony. To jest jedyne rozwiązanie. Wszystko inne to jest podróba. To są tylko kolejne zamienniki w życiu. Nieważne, jakie poranione jest serce. Bierz przykład ze mnie. Mówię ci to dzisiaj, bo ja w miejsce Jezusa spełniam poselstwo i jestem tutaj. Piłam 18 lat, byłam alkoholiczką, narkomanką i lekomanką. Piłam po litra wódki dziennie. Od wielu lat jestem wolna. Bierz przykład ze mnie. Jezus we mnie, nadzieja, chwała. Amen. Amen.